Я вижу твое желание, иди ко мне. Так mi się normalnie skojarzył, a mi się ckni do stalkera, ani byście nie pomyśleli, no. Kurde. No dobra, może, kto wie, niebawem ten Stalker 2 rzeczywiście ujrzy światło dzienne i nie będzie krapem, tego bym sobie życzył, ale to wszystko jeszcze się niebawem ani chybi okaże. Póki co witam was bardzo serdecznie na kolejnym materiale na moim skromnym kanale. No i co? Gramy dalej w Cities Skylines 2, z tej strony oczywiście Jamci to jest, czyli Grzechu 40 i muszę przyznać niestety, no kotlety... O co chodzi? Pamiętacie, że na poprzednim odcinku taki byłem trochę nie teges, to znaczy byłem niedysponowany, problemy z głową, trochę ze wzrokiem i ogólnie no ciężko było i... No, już muszę nadmienić, że dzisiaj nagrywam dokładnie tego samego dnia. Ten materiał jest przeze mnie tworzony zaraz po nagraniu tamtego, więc cały czas będę cierpiał dokładnie, wypisz, wymaluj na te same problemy. Tak więc mam czym się usprawiedliwić, jeżeli czegoś nie będę widział, albo na przykład nie będę ogarniał, albo na przykład trochę inaczej bym się wypowiadał, troszeczkę jakoś tak mniej płynnie, gorzej, no to tak jak mówię, jestem niedysponowany, więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Oczywiście już zapewne ktoś tam napisze na komentarzach, co jest? A, dużo jakoś tych wypadków ostatnimi czasy, naprawdę. Gdzie nie spojrzę, to wypadki się zdarzają, o co chodzi? Niby te służby drogowe, służby miejskie ja mam, ale w praktyce może trochę za mało. No nie wiem, ciężko powiedzieć, poczekaj, pokaż mi to. W której oni w ogóle zakładce byli? Chyba tutaj gdzieś, dobrze mówię? Nie, tutaj była opieka społeczna, to jest co innego. Tu służba drogowa chyba gdzieś tutaj by była. No właśnie, ta baza. Niby wszystko jest dobrze, no... Są zielone ulice, no to powinno być... Everything is under control. No nie wiem, no zobaczymy, może jakoś to będzie. Ktoś by oczywiście powiedział, i zapewne niektórych już świerzbią łapki, żeby napisać: o, Grzechu, ty psico cycu, to jest oznaka braku szacunku, jak możesz takie materiały nagrywać? To przecież to jakbyś miał szacunek do widza, to byś podczekał i nagrał, jak się będziesz lepiej czuł, a nie tam takie materiały tworzyć. Okej, no możecie mieć taką perspektywę, natomiast już się tutaj usprawiedliwię. Dlaczego tak, a nie inaczej? Ja naprawdę jestem na tyle zabieganym człowiekiem, że czasami ciężko jest mi wygospodarować troszeczkę wolnego czasu na to nagrywanie, a jak dzisiaj akurat mam taki wolniejszy dzień, że mogę ten materiał nagrać, no to wolę to wykorzystać, nawet jeżeli by się takie masło maślane pojawiało z perspektywy moich wypowiedzi, nawet jeżeli jestem delikatnie niedysponowany. Wiadomo, że jakby mnie strasznie łeb napieprzał, no to bym sobie odpuścił, ale nie jest tak źle, no wziąłem mocne leki, to może jakoś to ogarniemy. No, tak czy inaczej, no zawsze staram się każdą sekundę wolnego czasu pod ten kanał zaimplementować, to wykorzystać. No ale dobra, nieważne. Ważne jest to, że będziemy dzisiaj cały czas budowali to moje pierdziszewo. Kurde, właśnie, nie pierdziszewo. Cały czas zapominam, nie pierdziszewo, goddammit, to jest przecież Knurograd. A, nie mogę się jakoś przestawić. Będziemy budowali Knurograd i co jest takie ważne? Dzisiaj, no myślę, że kolejną taką garść istotnych rzeczy chciałbym wykonać. Czekaj, jaki tu jest w ogóle poziom? A, bo tutaj teren wędruje w tamtą stronę, czyli tutaj będzie górka na prawo. Ha. No dobra, ten kawałek wyrównamy, bo tu planuję taki dosyć przysadzisty obiekt zlokalizować. Zapewne pamiętacie, bo ja już to zapowiadałem na poprzednim klipie, że marzyłoby mi się, i to jest taki mój główny cel na dzisiaj, żeby jednak zlokalizować tutaj budynek Politechniki, dlatego że mam już dwie uczelnie wyższe, mamy również ten taki uniwersytet medyczny. Dobrze mówię? Czekaj. Uniwersytety. No tak, no tu jest ten medyk. A chyba tu jest uczelnia wyższa, tak, czyli mam co najmniej dwa uniwersytety, to jest za mało, to już nie wydalam, musimy Politechnikę grzmotnąć. No i tak tutaj myślę byłaby idealnie, bo na północy jest na północy jest medyk, to na południu będzie Politechnika. To by tak fajnie się zgrało ze sobą, tylko właśnie muszę jakiś odpowiedni sektor pod to zaimplementować, a jest to budynek spory, więc no, Teraz tak, ta ulica się nie uda. Tak myślałem, ale to się nie uda, dlatego że tutaj mam inną drogę. Poczekaj. Na powierzchnię mi wyjdź, tak by nie było głupio. I ja bym potrzebował drogi... Kurde, nie wiem, czy to w ogóle da radę skleić. Zaraz zobaczymy. Bo to jednak... Ja myślałem, że tutaj skrzyżowanie nie będzie głupie, ale... Zapomniałem, że ten peron jest taki wielki, nie?
Poczekaj, ja bym to potrzebował. Ciekaw jestem, czy się uda. Zaraz zobaczymy. Tak. I tu bym to potrzebował związać z tym, ale właśnie nie bardzo to wychodzi. Tylko czego to kwestia, że nie bardzo wychodzi? Teraz to musimy rozstrzygnąć. Poczekaj, może stąd na południe spróbujemy. Czemu to ze sobą koliduje? Nie rozumiem. Nie powinno, tak mi się wydaje. Czemu to koliduje ze sobą, na litość boską? Nic nie rozumiem. No dobra, w każdym razie mogłoby tak być, tylko 90 stopni, o, tak jak teraz. Tylko, że tu jest strasznie wielki spadek teraz, więc to nie wygląda, no. No nie. A, dobra, widzę, czemu to kolidowało, bo tu jest nasyp, ja tego od góry nie widziałem z tej kamery, a tu jest spory nasyp i dlatego ta estakada po prostu mi wchodziła. No dobra, tutaj trzeba będzie coś w takim razie wymyśleć z tym. Czyli to trzeba będzie jeszcze bardziej odsunąć. Tam mi się coś wydaje. No tak, tutaj by dopiero ta ulica mogła być. Nie bliżej. Na pewno. No to zróbmy tutaj w takim razie. Tutaj to powinno już nie kolidować chyba. Czy dalej będzie? Gówno, dalej będzie. No to poczekaj, spróbujemy stąd wyłączyć te opcje. Tak. No, tu już będzie lepiej. 90 stopni jest. Okej, okay, jak to wygląda? No i teraz to ma takie nachylenie w miarę, to znaczy dla oka nawet niezłe. Tylko teraz właśnie problem, czy ty to przekroczysz. No tam trochę tych przeszkadzajek jest niestety. Ha, o dziwo nie. No w ogóle tak nie bardzo widzę powód, dla którego nie. Dobra, widzę, o co chodzi, czekaj. Aj, te tory, ajajajaj. No, było do przewidzenia, że to będzie troszeczkę ze sobą kolidować. Czekaj, jeszcze dalej pójdziemy na lewo, myślę. Tu bym spróbował. Okej, okay, na razie się da. Gówno, nie da się. Tu jest jeszcze ten rozjazd, o Boże, to się chyba... da się! Jakim cudem nie wiem, ale nie będę zadawał głupich pytań, po prostu trzeba się cieszyć z tego, że się udało. Ale się idealnie wpasowało, ja pierdyczę, dobre, no to się cieszę, że tak wyszło. No i rzecz jasna tutaj schodzimy z powrotem na ziemię. O, czyli... tak? Dobrze? Dobrze. No. No i tutaj idziemy na wprost tą ulicą. Ale czemu mi pokazuje, że to jest równoległe, skoro widzę, że to nie jest równoległe? Chyba, że mryszczaty na jedno oko jestem i jednak to jest równoległe. Zaraz zobaczymy. Czekaj. No może. W każdym razie, tak by to szło i teraz tą Politechnikę, no najchętniej bym po tej stronie w dupcu gdzieś, tylko no właśnie pytanie, czy to się może udać, no muszę wyrównać grunt, to na pewno. To jest wielki budynek, więc on musi mieć pod siebie wyrównany spory areał i pytanie, czy on się tutaj w ogóle zmieści, słuchajcie. Politechnika wygląda... o Boże, to jest jeszcze większe niż myślałem. Serio? Chryste Panie, Boże kochany, przynajsłodszy, to jest gigant. Ciężko będzie. Szlak. Jakoś tak trochę, no nie bardzo. A jakbym to po drugiej stronie? Jakby to było? Też nie chciałem tak blisko Central Parku tego robić. Kurna dziot, na pewno bym chciał, znaczy chciałbym, no będę musiał. Ryzyk fizyk, no to nie jest kwestia chcieć, a raczej musieć. Muszę wykupić ten kwadrat. W takim razie. No i tutaj by trzeba było tą drogę jednak jakoś tam odgiąć, żeby ona nie weszła na tą Politechnikę. Notabene też mi się wydaje, że trochę mnie
jakoś tak poniosło z tym równaniem gruntu. To znaczy tak to aż nie będzie, ja to muszę jakoś wypośrodkować. Bo mi strasznie wielka skarpa tam się zrobi, no to też nie o to chodzi, nie? Zróbmy tak, wyrównajmy to w taki sposób chociaż. I zobaczymy, co to będzie. Okej. No i teraz tak, przeciągnijmy, przedłużmy sobie tą drogę, bo to przy niej bym chciał tą politechnikę grzmotnąć. Ona jest dla mnie takim stelażem, takim wyznacznikiem, gdzie to dokładnie musi być, nie? I teraz od tego... No spróbujmy, no. Kurde, bardzo duże, to jest strasznie duże, to jest potwornie wielkie. Chyba, że... Tak jeszcze myślę, wiecie co, mógłbym jeszcze w jeden sposób to zrobić, mianowicie, żeby stelażem dla mnie nie była ta droga tutaj, tylko żeby stelażem była ta droga obok. Też tak można. Spróbujmy, spróbujmy, zobaczmy. Nie wyjdzie, to będę jeszcze inaczej kombinował. 180. Mniej więcej tak. No i spróbujmy teraz w ten sposób. Jak daleko na południu? No... Myślę, że tutaj... Czy to by się dało w ten sposób zrobić? To się chyba nie uda. No właśnie. Pod zbyt wielkim skosem mi tam skrzyżowanie dwóch ulic powstaje przy tym rondzie. O tym nie pomyślałem, że takie chocki klocki tam będą, a trzeba było o tym też pomyśleć. No nic, no powiedzmy, żebym to tak obsunął trochę na południe, to się chyba nic złego nie stanie. Z tym skrzyżowaniem, nawet tutaj bym je nawet do tego stopnia mógł doprowadzić. Tak trochę nietypowo. O, coś takiego. Mogłoby być. Czemu nie? No, chyba nawet by mogło być. No i teraz powiedzmy, że do tego tą politechnikę słynną, albo niesławną, jak kto woli. 1 600 000. Ja pierdzielę, 10%, plus 10% do wydajności biurowej dla całego miasta, plus 10% wydajności przemysłowej. No to w sumie taki budynek niby strasznie dużo w utrzymaniu kosztuje, ale z drugiej strony też ładne zyski będzie kreował. Wow, dziwny trochę. Nie myślałem, że to tak będzie wyglądać. No dobra, a jak to można rozbudować? Bo z pewnością jakoś można. Uprawnia zajęcia praktyczne, co usprawnia zajęcia praktyczne, co zwiększa szanse studentów na ukończenie studiów. I co to daje? Nie bardzo widzę jakąś taką zmianę w obiekcie. No dobra. A co to jest? Ulepszenie warsztatu. No i jeszcze to mogę, czyli dobudówka skrzydła, więcej przestrzeni dla studentów. No, politechnika to jednak tak kreatywnie do tego podeszli, tak architektonicznie ładnie. No jest to taka bryła, powiedziałbym, no robi wrażenie. Robi wrażenie ten budynek z pewnością. I to tak ogólnie z perspektywy całego miasta. Bardzo taki zielony. Ten budynek medyczny, mniej zieleni, więcej właśnie takiej zabudowy wyższej. Wybaczcie, ale musiałem grzdync dla herbaty wziąć. Więc, prawdę mówiąc, to by ten budynek nawet lepiej się spasował tutaj. No ale dobra, ten może być. Taka se politechnika by tutaj była. I nawet to pasuje. Tylko teraz by my to wyszli stąd jeszcze na północ. Tak, żeby minąć ten potężny, przysadzisty, niczym moje przyrodzenie budynek. O właśnie, no i tutaj tą drogę teraz trzeba zakręcić jakoś, nie? Myślę, że taki nawet... złamany sposób? Mogłoby być. No i pytanie, jak by my to zrobili, bo to jest ważne pytanie. Jak ja tutaj widzę, gdzie ja bym tutaj chciał drogi zrobić poprzeczne od Central Parku, bo mi tak trochę zaburzył taką naturalną siatkę miasta i teraz muszę określić, jak ja bym to widział. Jeżeli tutaj bym to wybudował, mogłoby tak być. Teoretycznie. No mogłoby, ale myślę, że tak trochę dalej na południe byłoby lepiej. Tak mi się wydaje. Poczekajcie, jeszcze trochę bardziej na południe bym to zrobił. Czyli tak gdzieś tutaj nawet. Tak by to było chyba nieźle. Tak, jakoś tak. W ten sposób. Przy jednoczesnym założeniu, że tutaj, to ja bym chyba nie chciał...
Czekajcie, bo tu mi powstanie taka... Nie chcę, żeby za blisko były... Wow, ale to co to, taki nasyp tu będzie? No paskudne dosyć, nie powiem, że nie. No i teraz przy tym to mi wlazło totalnie pod ziemię. Ale czemu mi to wlazło pod ziemię? Tak naprawdę nie powinno. Przecież ta ulica, skoro tu jest nasyp, skoro tu jest góra, to powinna po prostu iść bardziej do góry i tyle w temacie, no. Ja tu nie widzę powodu, żeby tu nagle tunel się z tego robił. Dziwnie. I przy tej ulicy w ogóle nie jestem w stanie żadnych budynków zlokalizować. No bo się zrobił ewidentny tunel. Ja to na powierzchni chciałem. Czemu tu się tunel robi? Dziwnie. Dziwnie w opór. No nic, no będę się zastanawiał za chwilę w każdym razie. My się teraz skupmy cały czas na tym Central Parku. Czyli tak, Politechnikę mam tutaj, tu by szedł ten, chociaż przyznam szczerze, bo ja to planowałem tunelem pod Central Parkiem zrobić tą przewiązkę. Czy ten plan jest dobry cały czas, czy mi się cały czas podoba? Chyba by taki głupi nie był. Żeby to właśnie w takiej formie zrobić. Pod parkiem. Aż dotąd i tutaj dopiero byśmy sobie wyszli na powierzchnię. O! No. Dzięki temu skomunikowane to będzie w osi wschód-zachód, a jednocześnie park nie będzie miał zaburzonej zieleni, nie? Więc z tej perspektywy nawet by to było. Tylko teraz jeszcze pytanie, no bo wiadomo, że tutaj mi strasznie szerokie te kwartały powstały. Jakoś to teraz muszę zaimplementować, zagospodarować. Jeszcze nie wiem jak. Przede wszystkim, ja bym chętnie coś dokupił, bo wskoczyłem na 15 poziom rozwoju miasta i chętnie bym ludziska zrobił coś takiego, że znowu dokupię jakieś takie unikalne budynki. Nie wiem jeszcze jakie, pomysłu nie mam, ale coś myślę, wymyślę. Węglowa... Przepompownia... Zapobieganie chorobom. Patogeny, toksyny, choroby dziedziczne. Pomaga obywatelom pokonać nawet najpoważniejsze dolegliwości. No to inwestycja w zdrowie to jest jedna z najważniejszych inwestycji, jakie stoją przed władzami miasta, powiem sobie szczerze. Badanie zdrowia obywateli przez edukację, różne sposoby. Sam nie wiem, co by tu zainwestować, bo tak naprawdę oba budynki pełnią poniekąd tą samą funkcję, chyba tak mi się wydaje. No bo tak, tutaj pokonuje choroby najpoważniejsze, a tutaj... No też zapobiegam chorobom, wydaje mi się, no na jedno wychodzi. Takie dosyć podobne. Wielki zderzacz hadronów, ale to raczej nie tam. Bank. Ja tam nie idę w ogóle w kredyty. Agencja wywiadowcza. Centrum kosmiczne. To nie tak blisko centrum miasta. No dobra, powiedzmy, żebym odszedł być może w to zdrowie. No to rzeczywiście ludziom się przyda w tym mieście, żeby to tak troszeczkę zdrowsi byli. Centrum zapobiegania chorobom. To spróbujmy wybudować. Kupić przede wszystkim na dobry start. Odblokować. Za 8 punktów, więc wcale nie małe... Co? Mam 15 punktów dalej? Myślałem, że 15 miałem przed chwilą. Nie, może czegoś nie zauważyłem. Nieważne, w każdym razie mamy to, czyli zobaczmy jak ten budynek w ogóle wygląda. To jest to. Minus 25% wpływ zanieczyszczenia na zdrowie dla całego miasta. Minus 25% ryzyko infekcji chorobą dla całego miasta. Kartki pogotowia 15, miejsca dla pacjentów 250, koszt utrzymania jest diaboliczny. Helikoptery medyczne, o proszę, to jest ciekawe. No, ten koszt utrzymania trochę mnie przeraża, ale z drugiej strony, kto wie, może to takie głupie nie będzie. Dobra, na początek to zlokalizuj tutaj i zaraz zobaczymy, jak to można rozbudować, czy bym to chciał... ładne by to było. To się da jakoś rozbudować w ogóle? Czy no, chyba nie bardzo. O dziwo. No nie bardzo. Jak to wygląda? Wow, no taki obiekt. Przysadzisty bym powiedział. Nawet fajnie, że to wszystko jest takie naprzeciwko siebie. To znaczy, wow.
Ogadiu! Mamy to ludziska! Profesjonalna obsługa dupomedyczna. Zacnie w opór fajnie. Proszę bardzo. Roch Słomka, Roch Kowalski, proszę uprzejmie. No, helikoptery, no to będzie lepiej, nie? Będą tam leczyć tych ludzi. Fajnie, fajnie, to mi się podoba. I nawet te budynki tak do siebie pasują, to znaczy obydwa są takie utrzymane w ładnej konwencji. Nie jest to takie standardowe, widać, że coś to takie jest trochę bardziej ambitne, więc fajnie. Tutaj tak, no po tej stronie myślę, że jeszcze troszeczkę bym drapaczy chmur postawił. Myślę takich obiektów czysto mieszkalnych. Aha, tutaj też mam szerszy sektor i teraz jak to te ma dół gryźć? Nie wiem, nie wiem. No po coś to trzeba zaimplementować. Może jakąś szkołę? Czekaj, jak ja z tymi szkołami stoję teraz? Ze szkołami stoję tak, że na razie nie leżę, tylko stoję, więc w sumie dobrze. Pomaturalna, no podstawowa jak zwykle nie funkcjonuje. Niestety te podstawówki nie są moją mocną stroną, one zawsze, zawsze nie domagają. W tym moim mieście, zawsze z nimi problem jest, nie? Jeżeli ja bym to postawił na przykład tutaj, mógłbym wykorzystać część tego sektora. Podstawówka w tym miejscu chyba taka głupia by nie była. Chyba, żeby tutaj podstawowę walnąć. Mogłaby tu być. Tam jedna i tutaj druga, bo podstawówek to nigdy za mało. Z takiego założenia wychodzę, że one się tak szybko przepełniają, że można postawić nawet dwie na raz. Dobra. Czyli od razu to. Od razu rozbudowa idzie na maksa, nie? Się tam nie pierdacze w tańcu. No i te przybudówki takie ambitniejsze. Tak bym to widział. No i podobnie tutaj zrobimy chyba. Jakieś takie coś. I może... No tak jeszcze myślę... Co my tu mamy z takich unikalnych rzeczy? Park wodny na przykład. A on to wiele miejsca nie zajmuje, powiem szczerze. Myślałem, że trochę będzie taki bardziej inwazyjny. Tu mam ciekawe obiekty. O, i to jest, słuchaj, ciekawy obiekt. I tu by taki mógł stać, naprawdę. No. Znaczy, no nie mógłby, bo koliduje, ale... Jakby nie kolidował, to by mógł. Tylko jak tego śledzia ugryźć, że on tutaj nie pasuje. No tak bym mógł na przykład. Co to jest w ogóle? Grand Hotel! O kurde lebele, to nie, to Grand Hotel to trzeba w takim reprezentacyjnym miejscu pierdyknąć. Nie ma to tamto. Tylko gdzie dokładnie? Chociaż z drugiej strony, no mógłby tu być, no. Na razie postawię i nie będzie mi pasował, to przestawię, nie? Okej. No, przy Central Parku nawet myślę, moi, by to było jako tako. Tylko tutaj, no kurde, nie do końca wykorzystam tą przestrzeń. To jest ten problem. Chyba, żeby tu jeszcze jakąś taką uliczkę zrobić, taki rozjazd. Zaraz coś pomyślimy. No bo nie może taka pusta przestrzeń tu zostać, to by średnio wyglądało. Co to jest? Opiekę społeczną? Gdzie mam opiekę społeczną jaką? Tam, no to nie tak daleko, to nie będziemy spamować, nie będziemy przesadzać. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. How delightful! Another letter from our erstwhile listeners. What's up, honey? Me and my sister love you. Oh, that's nice. Y'all got clarinet and violins, but you got something most... Niech będzie coś takiego i teraz tak, tutaj myślałbym o wysokiej zabudowie mieszkalnej w tym miejscu. Tutaj... Jakby ten temat ugryźć. No, taki skrawek zielonego terenu mi tam zostanie, wstety niestety. I told her that ain't funk. That's classical.
No dobra, byłoby to. Tutaj też takie wysokie wieżowce bym widział. Jakieś takie trochę niższe coś, to bym mógł, powiedzmy, od tej strony pobudować. Może tutaj. Takie dwa sektory. No i wypadałoby zająć się tym Central Parkiem, bo to taka wyrwa w moim mieście, nie wiadomo po co. Cały czas się jeszcze nie zająłem jakoś zagospodarowywaniem tego terytorium. A wypadałoby wreszcie z niego zrobić takie coś porządne, nie? Żeby to tak dla oka, też dla duszy fajnie wyglądało. Na pewno w Central Parku, tak jak mówiłem, będzie sporo takich obiektów rekreacyjnych, więc to... To będzie taki park niesymetryczny, taki trochę jakby bardziej naturalny. Tak to planowałem od samego początku. Tylko teraz tak. Jakby to ten temat ugryźć? Co ja bym tu chciał w Central Parku zlokalizować? Na pewno fontanna byłaby dobrą koncepcją. Myślę tak nawet naprzeciwko szkoły być może. Czemuż by nie? Więc fontannę tam byśmy postawili. Plac biwakowy, a to słuszna jest inicjatywa, ja, oczywiście, oczywiście, jak najbardziej. Mogłoby być nawet gdzieś tak tu. Plac bawikowy, tak, to plac bawikowy jest, bardzo mądrze grzechu prawisz. Duży plac zabaw, duży park miejski, tu będzie sporo takich obiektów, tak jak mówiłem. Naprzeciwko urzędu miasta, proszę cię uprzejmie. Jakieś takie korty. O, skatepark też ciekawe, chyba nigdzie nie mam u siebie w mieście, do tej pory nie budowałem takich rzeczy, więc też fajnie. Boisko do koszykówki, proszę uprzejmie, to nie są duże obiekty, więc tam dużo tej zieleni nie odbiorą, nie? Siłownia na świeżym powietrzu, też fajne. Też całkiem wpyte. Boże, jakie to malutkie. Dobra. Korty tenisowe na bank. Ja bym je tu widział. No. Co my tu jeszcze możemy? No takich wielkich boisk to nie będę, bo to mimo wszystko ma być park, a nie... coś innego. No dobra. Tu bym coś takiego grzmotnął. A to co to jest? Narodowa Galeria Sztuki. O kurde, taki obiekt. Fajny by był przy takim wielkim parku. Tak reprezentacyjnie by to wyglądało nawet. Mógłby park się czymś takim kończyć, gdyby nie fakt, że znowu jest jakaś kolizja. Szkoda, to by idealnie pasowało do takiego sektora. Trochę szkoda. Kurde, patrzcie, tak ten park, szerokość tego parku tak na oko robiłem. I patrzcie, że niewiele by zbrakło, żeby to tutaj zlokalizować. No, jaki peszek. A nie fajnie. Naprawdę, tak niewiele brakuje. Znaczy, dałoby się tylko tutaj, po tej stronie. Kurna dziot, no chyba to jednak się skuszę na coś takiego, wiecie? Czyli tak, to bym może przesunął tam bardziej na południe, naprzeciwko urzędu miasta. Czekaj. Tu byśmy zrobili tak... Naprzeciwko urzędu miasta zrobilibyśmy to, bo to takie nawet symetryczne to by tak dla oka fajnie wyglądało. Jakby to był element takiego większego planu. No i tą galerię sztuki dałoby się wdupcyć na samą górę, nie? Tutaj. Tylko jeszcze to muszę przestawić. Pewnie domyślam się, że taką galerię niestety tylko jedną mogę postawić w całym mieście. Trochę szkoda, no ale co zrobić? Lepsza jedna niż żadna. No to buduj, no. No ale jedno muszę przyznać. No miejsce reprezentacyjne w opór, nie? Kurde. No to wygląda. To ta. Tylko czy na pewno w tym miejscu mi ona pasuje?
Wiesz co, przede wszystkim pokaż mi jedną. Widzisz, to tylko jedną w całym mieście mogę postawić. To trochę z dupy. Budynek Sejmu Narodowego. No to Sejm Narodowy, to wiem, gdzie musi być. No to w sektorze władzy musi być, oczywiście. Chociaż tu bym, powiedzmy, zamiast tej galerii mógł być po prostu park botaniczny. No pytanie, czy ta galeria tam dobrze wygląda? No, źle nie wygląda niby, nie? Nawet nieźle. Myślę, pasuje to do siebie. Mi się wydaje, że taki sektor parkowy zakończony taką kolumnadą, takim potężnym przybytkiem, nawet to ma jakąś rację bytu. No byłoby to pasowało chyba. No wiecie, Central Park, park centralny w samym centrum miasta, no to chyba dobre miejsce do takiej galerii. Ewentualnie to bym mógł jeszcze trochę przesunąć, to powiedzmy przy galerii bym zrobił takie bardziej symetryczną taką zabudowę w tym parku. Więc to bym przesunął. Poczekaj. To bym przesunął tu. A tutaj to bym przesunął tak. O. No i tutaj, no teraz będziemy się parali ogólnie alejkami. To znaczy, ja tak mówiłem od samego początku, że to będzie taki. Nie chcę użyć określenia dziki park, bo to już jest nad wyraz. Nie będzie to dziki park, ale ogólnie taki, wiecie. Nie taki symetryczny znowu. A, takich krzaczków to nawet nie mogę usunąć. Co nie zmienia faktu, że przy tych największych przybytkach to trochę tej symetrii mogłoby się wkraść. Jest to wszystko. Czyli przy urzędzie miasta i przy tej galerii. Tak bym to widział. Zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Te korty, fajnie byłoby to było symetryczne, to znaczy, żeby z drugiej strony parku też te korty były. Identycznie tak jak tutaj, tylko po drugiej stronie. O! Czy to jest równo? Chyba. Chyba tak. To prawdę powiem i nie skłamię, że te korty, a raczej boisko do kosza, też bym mógł zrobić symetrycznie z drugiej. To też jakby cały park nabrał takiej symetrii. Źle by to nie było dla oka ludzkiego. No dobra. No i teraz ludziska tutaj, tak jak mówiłem, troszeczkę jakaś taka symetria z tymi alejkami by tu było, była. Tylko teraz jakby tego śledzia zjeść? Z lewej na prawą. Tak. Jeszcze nie wiem jak. Ale już jakąś koncepcję, już mi się coś rodzi w umyśle, więc myślę, że coś wymyślimy. Tak. Jak nieprawidłowy kształt, co ty do mnie pierdaczysz? Okej. No. I tutaj bymy wyszli jeszcze od tej fontanny, taką alejką. No, zabudowa Central Parku to trochę potrwa, ale to jest akurat coś takiego, co będzie widać przez długi, długi czas w moim mieście i tak, no będzie pełniło tą funkcję reprezentacyjną, więc tu trzeba jednak trochę nad tym pomyśleć, żeby to tak fajnie wyglądało. Okej, tak było z tamtej, tak będzie z tej. No. Na razie jest okej. To bym jeszcze nawet przedłużył. Ale czemu to się nie chce połączyć? Nie rozumiem, co tutaj koliduje. No nic, nieważne. Ważne, że się połączyło w ten sposób. Okej. No! O kurde, to będzie dobre! Patrzcie państwo, to teraz dopiero na to wpadłem, że takie równoległe alejki aż do urzędu miasta z tej galerii. I to będzie fajnie wyglądało z lotu ptaka. To będzie tak sprawiało wrażenie takiej wielkiej, symetrycznej dziabdziuły. No, to będzie dobre, to będzie dobre. O, i aż do urzędu miasta z tym. No i fajnie. To będzie coś fajnego, myślę. A tu co znowu nie gra? Gra się przywiesiła. Dziwne. Okej. Okej. Dobra.
tak by to było. No i Tero tak. Ile mi zostało? Dobra, to nawet z czasem odcinka dobrze stoimy. Nawet nie jest źle. Myślę, że tutaj bym teraz taką przewiązkę zrobił w ten sposób. Miało nie być symetrycznie w tym Central Parku, no trochę mi plany nie wyszły. Ale możemy tak zrobić, że południe będzie niesymetryczne, a północ taka trochę bardziej symetryczna. Coś w ten deseń pomyślimy, zobaczymy. Dobra. Teraz tak. Znowu zaczyna padać śnieg, ale w sumie się nie ma co dziwić, dlatego że mamy styczeń, więc zasadniczo wszystko powinno być na biało. Ja nie rozumiem, czemu ten śnieg w ogóle stopniał, bo no tak trochę nie powinien. Mi się to tak wydaje. No ale nie będę się kłócił. Tak. Tak. No trochę nierówno. Powiem szczerze, fajnie jakby ten Central Park się dzisiaj udało już tak stuprocentowo zrobić, bo to naprawdę od dawna już to był taki teren. Kurde, teraz zaczął padać śnieg. Trochę z dupy, bo alejki to się akurat nie do końca wygodnie przy białej teksturze będzie robiło, no ale może jakoś damy radę. Natomiast to miałem powiedzieć, że tak jak mówiłem, no długo na to czekałem, żeby ten pusty sektor jakoś tutaj zabudować, pod coś zaimplementować, no to tak długo takie puste stało. Więc fajnie by było już to, ten temat ugryźć tak na porządnie i zakończyć, że tak powiem. Okej. To jest równo, czy nie bardzo? Chyba nawet. Aha. No chyba jednak nie do końca równo to jest, więc poczekaj. Poczekaj. Wiem, jak to zrobić równo, mianowicie muszę sobie stelaż wybudować, a dopiero do niego potem to jakoś tam przymierzać. O właśnie. I teraz stąd tutaj. No nie o to mnie chodziło wyjątkowo mocno, że tak powiem. Ale to będzie piękny park, pojęcia nie macie. No tam to wychodzi. A z tej strony z jakiegoś powodu nie bardzo chce się słuchać. No patrzcie, no. Co za dziadostwo. No bez jaj. Co ty robisz, gro? Let us move now from the musical page to the literary. Here we have some perfectly No szlak, jakie uparte gówno. Oj, no pomimo tego faktu, że niby City Skyline jest tym najlepszym city builderem na rynku, to powiem szczerze, że tutaj jest jeszcze masę takiego takich wkurzających mechanizmów, które przeszkadzają graczowi zamiast pomagać. Dobra, trudno, zrobimy to w ten sposób. Będzie łatwiej. Nie będę kombinował. Wygląda fajnie. Budujemy dalej. To by było tak. Aha, teraz tam znowu nie wyjdzie.
To tak to zróbmy w takim razie. Dobra. No tak, tutaj mam ten budynek, czyli tak to nie wyjdzie. Trochę się nad tym trzeba napocić, ale tak jak mówiłem, to będzie taki park. No to jest największy park w mieście, nie? Więc tu trzeba. No trzeba się trochę napocić, żeby to po prostu ładnie wyglądało. Dobra. Dobre, bydzie. Oh, I don't know. I'd rather wait an hour in traffic than to have to start thinking about everything all the time. Besides, if I did that, I'd never get anywhere. Tak, jest. Tak, jest. No. Tak by to było. No i tutaj jeszcze z jedną taką. I tutaj jeszcze alternatywnie podobnie. Tak by to było, proszę ja was. Ciekaw jestem, co napiszecie w komentarzach. Czy to, co robię, waszym zdaniem jakoś wygląda, czy jakoś tak nie bardzo. Czy nawet ładne, czy nawet brzydkie. Kwestia subiektywna, no. Każdy z pewnością inaczej to oceni, coś takiego. Mnie się nawet podoba. Znaczy na razie może tak jeszcze trochę średnie, ale jak tutaj zasadzimy drzewa, to myślę będzie wpyte. Tutaj główna arteria, to bym tak jeszcze trochę dodał. Z taką jedną alejkę po środku. O. No. Nawet by to było. I tutaj byśmy się do tego domurowali. Alternatywnie po drugiej stronie. No i rzecz jasna, tutaj jakoś trzeba nawiązać, lewą do prawej. No i w sumie tyle. Tutaj zaczyna się problem, bo tutaj oczywiście mam... Chociaż z drugiej strony dałoby się też tak zrobić, o. Tak nietypowo. Nawet jakoś tak sprawnie idzie to alejkowanie tego parku, że tak powiem. Nawet. Tutaj tak, tutaj tak. Ale kurde, lebele ładnie. Oj, całkiem wpyte. I tutaj do tego... Aha, tu nie mogę, bo znowu jakieś masz chocki klocki. Nie wiem, o co się tam pultosz. Co ci tam znowu nie pasuje. Bladego pojęcia nie mam, nie rozumiem. Nie pani Majem. Ale nieważne. Okej. Okay. No. Ciekawie. Dobra. I tutaj byśmy zrobili tak. A jak Central Park będzie zrobiony, to ludziska wtedy sobie polecimy już dalej na północ z tą całą zabudową, bo tak naprawdę to mi już odblokuje dosłownie wszystko w moim mieście. Więc wszystko będzie można już normalnie zabudować po ludzku. Nie wiem, co tutaj. Jakieś uskoki muszą być. Jakieś tam delikatne różnice w terenie są, ale nie jakieś potwornie mocne. To też, żebym nie przesadzał tak z tym wszystkim. No nieważne. Tutaj przechodzimy na południe. I tu będziemy już kończyli raczej z tą symetrią. To znaczy, tak jak mówiłem, chciałem, żeby południe tego parku raczej było asymetryczne. Takie se luźne, bez żadnych tam ekscesów, że tak powiem. Okej. No i coś takiego podobnego z drugiej. Ciekaw jestem, na ile to łatwo wyjdzie. Tylko teraz tak, pod jakim skosem, żeby to było mniej więcej tak samo jak tam. Tak? No nie, bardziej tak. Jakoś tak myślę.
Okej. No dobra, to troszeczkę przedobrzyłem. Myślę, że polecimy ludziska, majne, kleine, prosiaczyska, tak. Dobre wyjdzie. A, mi się to mocno rozjechało, tak naprawdę. To, żeby to stanowiło nawiązanie do tamtego, to musiało być odtąd. No to to ani w oko, ani w... Ani w oko, ani w czoko, no. Nie wiadomo jak. Pierwszy jest dobrze, ostatni jest dobrze, tylko teraz muszę resztę nawiązać tak, żeby to mniej więcej do siebie pasowało i było pod podobnym skosem. Wiadomo, tu nikt tego nie będzie z tego szczelał, no ale żeby to tak było mniej więcej. No i tu jedno. O! O takie coś. No! No a tutaj już te alejki takie pokręcone, byśmy se zrobili jakieś takie figlarne. Jak to w parku powinno być. Czekajcie, ludziska, Bianka do mnie przybyła, zaraz wracam. Jednak bym tutaj już zaczął te takie typowo okręcone alejki, tak jak to w parku przystało, tylko tak od północy taki wzór będzie geometryczny, a tutaj już tak będzie po prostu tak se luźno. No i myślę, to będzie najfajniejsze. Dobra, włącz upływ czasu jeszcze dosłownie na sekundkę. Dlatego, że ja bym ogólnie chciał jeszcze chociaż tak troszeczkę jakieś zabudowy tutaj wykreować. Zapotrzebowanie na zabudowy ogólnie jest spore, więc nie głupio byłoby coś w tym rycie tutaj pomyśleć. Nawet tutaj bym mógł właśnie te takie obszary zaimplementować. Troszeczkę obszary mieszkalne, troszeczkę takie właśnie usługowe. I by to chyba było w sam raz. Bo na to jest poniekąd, na te usługi, to na te sklepy to zawsze jest zapotrzebowanie. Nie wiem, czy to w ogóle w tej grze taką prawidłowość żeście zauważyli. No i zobaczcie, że jakoś to nawet działa to miasto. Tych aut jest niby dużo, ale nie korkuje się to wszystko. Więc jestem z siebie dumny, że tak się to udało ostatecznie rozplanować, że po prostu jakoś to działa, nie? Więc nie jest fatalnie. Central Park oczywiście, no dzisiaj nie został przeze mnie skończony, ale już został zaczęty i to jest najważniejsze. No a w przyszłości go sobie dokończymy, już mniej mi zostało niż więcej. O, tak to nadmienię. Tutaj tego nie będę na razie zabudowywał, dlatego że tu jeszcze muszę jakieś ulice dodać. I dopiero wtedy jak je dodam, to będę wiedział, co ja tu dalej no, mogę postawić, no bo będę wiedział, jak mam tutaj szerokie kwartały pod zabudowę. Tego na razie jeszcze nie wiem, ale to czas wszystko zredefiniuję, pokażę, no i będziemy wiedzieć. Póki co myślę chyba ode mnie tyle. Będziemy powolnymi krokami zmierzali do zakończenia tego materiału. Na północy z pewnością bym tutaj chciał jakieś obszary mieszkalne jeszcze wykreować. No myślę taka średnia intensyfikacja zabudowy. Właśnie z tym sektorem nie wiem co zrobić. On jest taki też dosyć szeroki i nie wiem jakby ten temat ugryźć. No, od północy to bym tu mógł takie typowe obszary mieszkalne zrobić. Powiedzmy, że tutaj również takie mieszkalnictwo i tutaj odrobinę usług też. No, żeby tu się już coś tak trochę zapełniało, bo od dłuższego czasu nie zwiększam po prostu populacji mojego miasta, a to tak trochę z dupy jest. Wypadałoby jednak zwiększać. Więc tak mi się to wydaje. Tutaj też takie już typowo przedmieścia, można powiedzieć, coś ten deseń. No i dochodzimy do 100 tysięcy mieszkańców. No to słuchajcie, to już naprawdę zaczyna się robić solidnych gabarytów miasto. No 100 tysięcy to w to mi graj. Dobra, myślę, że na dziś ode mnie tyle. Taki odcinek, nawet nie wiem do końca ile on trwa, bo jak Bianka mi wlazła do pokoju, to wyłączyłem sobie stoper, więc nie wiem ile do was przemawiam, ile czasu tu nagrywam, ale... No ale powiedzmy, że nie mało, dlatego też będziemy zmierzali do tego, aby się pożegnać. Powiedzmy 2-3 zdania o ciekawostkach, no i właśnie szczęśliwej drogi. Nadejdzie, przepraszam, czas. No. Zobaczymy, co tu w przyszłości jeszcze będę chciał kreować, jakie będą plany. Na razie jeszcze tego nie wiem. Jedna wielka niewiadoma, no ale to wszystko
z biegiem czasu się okaże. Dobra, co to ostatnio oględziłem? No ostatnio oględziłem właśnie o planach krajów pierwszego świata, rządów państw pierwszego świata na przyszłość, jeżeli chodzi o urbanizację, o tym, że w założeniu jest taki gigantyczny megaprojekt, żeby przebudować wszystkie większe miasta i Europy, i Ameryki z tej perspektywy, czyli komunikacji, transportu. No będzie to nie lada wyzwanie. WHO oczywiście dostrzegło problem tego, jak samochody zdominowały przestrzeń miejską, jak wpłynęły na pogorszenie jakości życia w wielkich miastach. No i właśnie te zanieczyszczenia, smog i tak dalej. Wiadomo, w Polsce może rzadziej z tym mamy do czynienia, ale nawet w Polsce się zdarzają te najazdy smogu, więc wiemy, jak to dokładnie wygląda. No i co? No i WHO podjęło decyzję, że głównym celem państw pierwszego świata na najbliższe dziesiątki lat będzie to, aby zmniejszyć ruch prywatnych samochodów w miastach o 56%. Nie wiem, czy w ogóle ja życie, co do was teraz mówię. 56% to jest potwornie wielki wymóg, bardzo restrykcyjny. Nie wiem, czy uda się go w ogóle osiągnąć, ale mówimy tutaj o czymś wręcz diabolicznym. Świat się zmieni w taki sposób, jakiego do tej pory jeszcze nie widzieliśmy. No, obecnie w miastach jesteśmy narażeni na nadmierny hałas, na te wielkie zanieczyszczenia. No i ogólnie chcielibyśmy zmniejszyć ilość ludzi narażonych na nadmierny hałas o 6%. To akurat może się wydawać nieszczególnie wiele, ale z perspektywy ogólnomiejskiej to też daje bardzo wielki procent ludzi, no bo wiecie, wszędzie w centrum miasta jest głośno, nie? A tutaj chcemy o 6% to ograniczyć, to też jest wielkie wyzwanie wbrew pozorom. No i tak się teraz projektuje właśnie nowe dzielnice miast we współczesnym świecie, w tych krajach pierwszego świata, bo nie mówię, że w takich Indiach, czy na przykład gdzieś tam w Chińskiej Republice Ludowej, ale w krajach pierwszego świata jak najbardziej tak to właśnie wygląda. Chcemy zmniejszyć ruch uliczny w nowo budowanych dzielnicach na razie o 21%. W jaki sposób urbaniści tego dokonują? Bo to nie jest kwestia jakiegoś jednego projektu, to nie jest kwestia jakichś poszczególnych miast, że na przykład Paryż ma takie plany albo Londyn ma takie plany. To jest kwestia ogólnych założeń urbanistyki XXI wieku, więc wszystkie miasta będą do tego zmierzały. Na razie, żeby właśnie ograniczyć ruch uliczny o 21% w tej najbliższej perspektywie czasowej, jakie są sposoby, jak staramy się tego dokonać, jak staramy się to osiągnąć. Tak naprawdę sposobów jest masa i chociaż nam się wydaje, że być może tego nie dostrzegamy na co dzień za oknem, to już mogę na poczekaniu wymienić co najmniej kilkanaście takich metod, które już teraz są stosowane w polskich miastach, tych największych miastach. Już je widzimy za oknem, już teraz one się dzieją, one się dokonują. Niekoniecznie musi to być od razu zmniejszenie ilości ulic, zwiększenie ilości chodników, chociaż to też się dokonuje w miastach, ale także masowe powstawanie dróg rowerowych. Nie wiem, jak u was to wygląda, no ja to za oknem widzę. Promowanie aktywnego trybu życia w telewizji, szeroko rozumianych mass mediach, wprowadzanie systemów rowerów i hulajnóg elektrycznych do wynajęcia w miastach. No u nas może się to wydawać błahe, ale jest to mocno odczuwalne, a jak ktoś żyje w wielkim mieście, to naprawdę widzi się te hulajnogi praktycznie na każdym kroku, nie? Nawet gdybym miał powiedzieć o swojej najbliższej okolicy, to u mnie w mieście ilość dróg rowerowych, jaka powstała w ciągu ostatnich 5 lat, jest zatrważająca i myślę, że powiększono ich liczbę co najmniej 10-krotnie. Ja wiem, że to się wydaje abstrakcyjne, ale naprawdę co najmniej 10-krotnie, bo wcześniej tych dróg nie było, a teraz są dosłownie wszędzie. Więc widać, że to jest element właśnie tego wielkiego projektu. To nie jest jakaś kwestia indywidualnych zmian, ale to po prostu jest kwestią czegoś większego, czegoś w skali makro. Względem tego, co było. W krajach azjatyckich także widać te same tendencje. Rząd Chińskiej Republiki Ludowej sam prowadzi kampanię na rzecz zachęcania ludzi do jazdy hulajnogami, a swego czasu ich skala użycia była tak wielka... Czekajcie, ty, ja mam teraz zatrzymany czas? A nie, wydawało mi się. Tak nie widziałem, żeby coś jeździło, ale nie, no jeździ, jeździ. Dobra. Korków nie widzę, to myślałem, że miasto nie funkcjonuje, ale jednak
jednak po prostu nie ma korków. Swego czasu skala użycia tym podobnych środków pomocniczych, środków komunikacji, lepszych dla środowiska, była tak wielka w Azji, że dziesiątki tysięcy hulajnóg porzucanych w losowych miejscach blokowała im centra miast. Dlatego swego czasu władze rozpoczęły walkę z aplikacjami umożliwiającymi pozostawienie podobnego pojazdu w dowolnym miejscu. Zaczęto wyznaczać specjalne parkingi dla hulajnóg, w takim na przykład Szanghaju i tym podobnych. W Pekinie również. Mimo wszystko, choć system jest mniej wydajny od tego samochodowego i z pewnością go nigdy nie zastąpi w 100%, bo hulajnoga jest wolniejsza, no nie pełni tej samej funkcji, nie możesz nią paczek ze sklepu przewieźć, albo na przykład jakiejś osoby starszej, szybko się wyładowuje, no i w ogóle, no to nie jest to samo, tak? Działa na mniejsze dystanse, no ale jednak obok klasycznego transportu publicznego, czy po prostu zwykłego ulicznego, znacząco go rozluźnia, odkorkowuje na krótkich dystansach miasta. I ludziska w przyszłości będzie tylko tego coraz więcej i będzie jeszcze mocniej odkorkowywało te miasta, więc coś tutaj jest na rzeczy. Dobra, na dziś ode mnie to tyle, taki to odcinek. W przyszłości, no myślę, że to południe sobie rozbudujemy, tak polecimy z tą zabudową konkretnie. No i mam nadzieję, że wam się podobało. Jak się podobało, nie zapominajcie o łapkach, pamiętajcie o Patronite, pamiętajcie o subskrypcjach, pamiętajcie o wyświetleniach, o wszystkim. Cześć ludziska, na razie.